Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 20, czas zatem na krótką piłkę numer 3. Ze mną po drugiej stronie jest tradycyjnie Wojtek Chrząż, 500.pl. Witam Cię serdecznie. Witam Cię Łukaszu, dobry wieczór wszystkim. Uśmiechnięty, bo finał Bundesligi z mocnym polskim akcentem. Żyliśmy trochę tymi tenisowymi emocjami. No świetnie, Kuba Dyjas nam się żegna z Bundesligą w dobrym stylu. Tak, świetny mecz Kuby Dyjasa, zwycięstwo nad Darko Jorgiciem 3-1 w dzisiejszym finale Bundesligi po naprawdę fantastycznej grze. Byłem w niebo wzięty, jak oglądałem ten mecz. Wcześniej także wygrał 3-2 z Antonem Kalbergiem ze Szwecji, a więc również pokonał klasowego zawodnika. Mocny punkt reprezentacji Szwecji. Uważam, że faza playoff to naprawdę bardzo dobra gra Jakuba Dyjasa. Kuba naprawdę dzisiaj zaimponował mi bardzo swoją szybkością, swoim bardzo dobrym serwisem, swoim bardzo dobrym odbiorem. Generalnie Darko Jordić nie miał za bardzo z czego nawet zagrać, bo Kuba był naprawdę w wyśmienitej dyspozycji dzisiaj. Szkoda, że nie wygrał 3-0, wiadomo, ale to dlatego zabrakło minimalnie. Miał piłki meczowe na skończenie tego w trzech setach, skończył w czterech. Myślę, że jeżeli chodzi o mecz Kuby Dyjasa, już tak podsumowując te finałowe zmagania, to naprawdę zagrał dzisiaj rewelacyjnie, bezbłędnie i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie również tak będzie grał. Gwoli ścisłości dodajmy, że oczywiście mecz z Darko Jorgiczem dzisiaj w finale, spotkanie z Antonem Kalbergiem w czwartkowe popołudnie, 3-2 ze Szwedem. Ja ten finał sobie też oglądałem, no i można powiedzieć, co by było, gdyby Hugo Calderano dogonił Patricka Franciszka, bo on go gonił w świetnym stylu, kapitalny mecz, efektowny, pięciosetowy, no ale ostatecznie to więcej zimnej krwi wykazał i miał Patrick Franciszka i to on dał pierwszy punkt. No ale właśnie Wojtku, co by było gdyby? Znaczy ja myślę, że tutaj Calderano może sobie troszeczkę pluć w brodę, bo miał w trzecim secie 10-8, miał piłki setowe na prowadzenie 2-1, przegrał tego seta, później już mi się wydawało, że nie podniesie się. Przegrywał 2-1 i 4-0, później 6-2. Franciszek grał naprawdę spokojnie i nagle Calderano obudził się, zmienił troszeczkę taktykę, wygrał seta numer 4 i później, gdy już się wydawało, że Calderano znowu jakby pójdzie w kierunku zwycięstwa, to znowu Franciszka prowadził na zmianie strony wysoko, 6-2 znów było dla Niemca. Później za to właśnie Franciszka miał piłki meczowe 10-8, Calderano wyrównał i to taki duża zmiana była. Nie wiadomo było, kto do końca zwycięży, ostatecznie Franciszka wygrał. Wydaje mi się, że tutaj zabrakło serwisu dla Hugo Calderano. Już mówię o dlaczego serwisu, bowiem przy stanie 10-10 Calderano miał serwis, ale zaserwował zbyt długo, no i Franciszka mógł po prostu zagrać agresywnie forehandem, topspinem. Później zdobył też punkt na 12-10, no i zrobił duży krok dla Saarbrücken. Prowadzili 1-0, później świetna gra Shankpuna. No właśnie, Kuba tutaj Dyjas trzeba jeszcze też podkreślić grę Shankpuna. Tak, bardzo pewnie grał dzisiaj Shankpun, zarówno i z Simonem Gauzem, jak i z Hugo Calderano. Miał tylko słabszy moment w trzecim secie spotkania z Gauzim. To nie ulega wątpliwości, bo tam przegrał tego jednego seta, ale umówmy się, że jednak zasłużył na miano najlepszego zawodnika tego sezonu Bundesligi. Na MVP finału może też, ale tu niekoniecznie, bo mówię, Kuba Dyjas dzisiaj naprawdę zagrał na najwyższym światowym poziomie i myślę, że to było jego dzisiaj top 3, jeżeli chodzi o mecze. Bo wcześniejsze mecze z Owczarowem w 2016 roku na Mistrzostwach Europy albo z Kokiniwą na Igrzyskach Olimpijskich, to myślę, że do tej trójki się zaliczają. No widać, Kubie ojcostwo służy. Gratulujemy Kubie srebrnego medalu drużynowych Mistrzostw Niemiec. Tak jak wspomnieliśmy, w świetnym stylu żegna się z Bundesligą. No i trzymamy kciuki, żeby co najmniej tak samo dobrze w przyszłym sezonie prezentowali się Samuel Kulczycki i Maciej Kubik, którzy będą jego następcami właśnie w Ostenhausen. Tak, no jeżeli jeszcze wracając do Kuby Dyjasa, to oprócz właśnie serwisu czy odbioru, gdzie naprawdę bardzo dużo problemów sprawiał Jordiciowi, no to tutaj na wielką pochwałę
na pewno należy mu się dzisiaj przygotowanie psychiczne, tak? Bo jednak stawał do stołu przy stanie 0 do 2, no i jednak gorzej zdecydowanie jest przegrywać 0 do 2 niż wygrywać 2 do 0, prawda? Jorgiś tutaj miał ten komfort psychiczny, ale ostatecznie Kuba wykazał się bardzo dobrze, zwyciężył w bardzo dobrym stylu 3 do 1. Myślę, że też, no, co mi najbardziej przypadło pod uwagę, to szybkość Kuby przy stole. Bardzo pewnie, jeżeli chodzi o uderzenia, ale naprawdę w niektórych momentach dochodził do niesamowitych piłek. Bardzo szybko przemieszczał się, czy to z backhandu na forehand, czy to do stołu, od stołu. Naprawdę dzisiaj szybkość, jego przygotowanie fizyczne było na bardzo wysokim poziomie. Powiem Ci, Wojtku, szczerze, jak rozmawiałem podczas live czatów naszych piątkowych z zawodnikami, oni mówili tak, 2-3 tygodnie przy stole nam starczy, żeby tą formę odbudować. To trochę gdzieś tam powątpiewałem, no ale Kuba pokazał dzisiaj, że absolutnie mu ten czas wystarczył. Grał z takim fajnym feelingiem. Pewnie w czwartek on też grał z dużą presją, tak? On dał Tak, tak tam, tak, naprawdę też miał zero. sygnał do ataku. Ogromna presja na nim ciążyła, on stawił temu czoła i dał punkt kontaktowy i potem wiemy jak to się skończyło. No, wyeliminować Borussię Düsseldorf z Timo Bollem to też jest nie lada sztuka i chwała mu za to. Ale kończąc ten wątek, no to Kubie jeszcze raz gratulujemy, może się spokojnie pakować i przeprowadzać się do Gdańska z czystym sumieniem, absolutnie zadanie wykonane. I od nas, myślę, za ten półfinał, finał na pewno taka mocna piątka. Tak, zdecydowanie, no, jako jeden z dwóch, z trzech zawodników, bo Franciszka także nie przegrał. Franciszka, Shangkun i Jakub Dyjas to są zawodnicy, którzy nie doznali porażki w fazie playoff Bundesligi, tak? Czyli trzech zawodników. Trzeba się cieszyć, że w tym top 3 jest nasz reprezentant i myślę, że tutaj na pewno możemy mieć pociechę z niego w przyszłym sezonie, bo na stołach Lotto Super League też myślę, że będzie pokazywał się z bardzo dobrej strony. Mamy taką nadzieję i trzymamy kciuki. W międzyczasie, Wojtku, pozwolisz, że pozdrowię trenera Piotra Szafranka, Jarka Klamuta, menedżera i wiceprezesa Polskiego Związku Kamila Dziukiewicza, grającego trenera Fibra NZS Politechnika Rzeszów Tomasza Lewandowskiego. Kochani, jeśli podoba Wam się to, co robimy, zostawcie lajka, a my lecimy dalej z tematem. To jest też moment, gdzie chciałbym przeprosić naszych internautów za zeszły tydzień. Mieliśmy ogromne problemy z dźwiękiem, dlatego chciałbym chwilę się zatrzymać przy Pawle Fertikowskim, bo Paweł skończył karierę i to, co rozmawialiśmy, Wojtku. Prawdopodobnie czeka go kariera trenerska. Pozwolisz, że zacytuję. Przegląd Sportowy napisał wypowiedź prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego i Dartomu Bogori Grodzisk. Cytuję: Paweł to bardzo solidny zawodnik i wartościowy człowiek. Łączy mnie z nim wiele fajnych wspomnień. Chętnie bym go widział w sztabie szkoleniowym Bogori. No nie jest też tajemnicą, że Paweł współpracował z Bogorią, więc gdzieś to jest taki naturalny kierunek dla Pawła, ale tak jak wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu, no po Pawła powinna się ustawić kolejka trenerów, czy menedżerów, czy prezesów i powinna być licytacja, bo Paweł to jest taki zawodnik, który na pewno jako też trener odda serce tym dzieciakom, czy młodzieży podczas treningów, także drodzy prezesi, łakomy kąsek jest na rynku transferowym do waszych akademii. Zgadzam się. No, Paweł Fertikowski charakteryzuje się bardzo dużą solidnością, jest też bardzo skromny, uważam. Miałem przyjemność z nim rozmawiać w momencie, kiedy sam grałem w pierwszej lidze, więc to naprawdę też czysta przyjemność dla mnie była usłyszeć od Pawła Fertikowskiego komplement, ale to już też rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, tak, że jednak Paweł, no to jest tytan pracy, można go porównywać do Cristiano Ronaldo, prawda? To też chyba takie porównanie padło tydzień temu. I uważam, że no Paweł poradził sobie jako zawodnik i wierzę w to, że poradzi sobie też jako trener. Oby i trzymamy kciuki, żeby to stało się faktem, żeby Paweł odkrywał swoje talenty właśnie jako trener. Kolejny wątek, Wojtku, transfery. Działo się troszeczkę mniej niż w zeszłym tygodniu, ale się działo. Więc myślę, że zaczniemy sobie od Polaków i od wielkiego powrotu Filip Szymański.
Bardzo ciekawy transfer do Bytomia. Razem z Robertem Florasem ma stawiać czoło innym drużynom Lotto Superligi. No i pytanie, Wojtku, czy taki duet wystarczy? I do czego może wystarczyć? Na pewno będzie potrzebny trzeci zawodnik, żeby uzbierać skład, to przede wszystkim, prawda? No tutaj menedżer napierała gdzieś. Tu jeszcze w tym momencie wspomnę, bo był taki artykuł w Życiu Bytomskim, i tam menedżer Napierała właśnie wspomniał. Floras plus Szymański to będzie dwójka naszych liderów, od nich dużo oczekuję. Po Filipie Szymańskim no, wiąże menedżer Napierała duże nadzieje, mówiąc o tym, że no, będzie to jedna z niespodzianek w Lotto Superlidze. A jeśli chodzi o pozycję numer 3, to już ci, Wojtku, spieszę z odpowiedzią. Może to być Michał Łysakowski, może to być Marcin Balcerzak, może to być ktoś dostać szansę właśnie z Akademii Polonii Bytom, a może pojawi się jeszcze jakaś oferta last minute na rynku transferowym. Znaczy ja uważam, że Marcin Balcerzak, to jest też mówiliśmy wcześniej, prawda? Rozmawialiśmy na ten temat, że akurat Marcin Balcerzak to jest taki zawodnik, który już mógłby dostawać szansę na grę w Lotto Superlidze, pokazał to między innymi w spotkaniu z Gdańskiem. Wcześniej także dostawał szansę. Jednak zarówno Marcin Balcerzak czy Michał Łysakowski, no to nie są jeszcze zawodnicy na takim poziomie, aby móc grać na co dzień, prawda? Szczególnie właśnie Łysakowski, który no w zeszłym sezonie niestety nie wygrał ani jednej gry. Więc zależy, jakie też są cele bytomskiego zespołu, tak? Czy to będzie walka o mistrzostwo, czy to będzie walka o playoffy, czy walka o utrzymanie, bo jeżeli walka o utrzymanie, no to myślę, że składem Floras Szymański plus ewentualnie trzeci zawodnik dobry polski plus lub być może zagraniczny, no to jednak to utrzymanie jest realne. Natomiast jeżeli tutaj medale, raczej ciężko będzie tutaj takim składem. No chyba, że naprawdę numer 3 to będzie bomba transferowa, bo mówię, Robert Floras to jest top, jeżeli chodzi o Polaków w Lotto Superlidze. Filip Szymański tak naprawdę nie wiadomo, prawda, bo Filip Szymański wraca po 5 latach do naszej ligi. Wcześniej miewał dobre występy, między innymi w TTC Wirton, gdzie sięgał po medale belgijskiej ekstraklasy, a belgijska ekstraklasa też uważam, że ma paru klasowych zawodników. Więc no, ta dwójka to jest skład, który pozwoli na spokojne utrzymanie. Może walka o playoffy, ale to też mówię, zależy od innych składów, innych zespołów. Jednak na tej pozycji numer 3 musi być ktoś, kto będzie dorzucał ten jeden punkt. No, na pewno Filip Szymański będzie no, niewygodnym rywalem. Zresztą pokazują to chociażby Mistrzostwa Polski, gdzie Filip Szymański stawia się na hali, dostaje ostatni numer i zawsze sprawia problemy tym turniejowym jedynkom, czy zdecydowanie wyżej rozstawionym. Będzie to na pewno zawodnik doświadczony. Jest jeszcze jeden wątek, który poruszył menedżer Napierała. Podobno były rozmowy pomiędzy nim a Lam Siuhangiem. Lam powiedział, że może polecić kogoś młodego z Hongkongu i może to się okazać faktycznie to, co mówiłeś. Może to być jakaś bomba niespodzianka, może to być niewypał, a może to być też transfer, do którego w ogóle nie dojdzie i pozostanie gdzieś tam w sferze marzeń. Znaczy Łukasz, pytanie pierwsze, prawda? Czy jeżeli już dojdzie do skutku ten transfer tego zawodnika z Hongkongu, to w jakiej liczbie meczów on wystąpi? Czy to będzie meczów 2, 3, 5, czy jednak będzie to zawodnik, który przez cały sezon będzie grał w Bytomiu? No to też jest ważne. No na pewno byłby to zawodnik dolatujący, czyli pewnie nie komplet meczów. Czas pokaże. No i będziemy bacznie się przyglądali. Dołączył do naszego programu Kuba Dyjas, więc jeszcze raz Kuba ci serdecznie gratulujemy tego srebra. Dla nas jesteś bohaterem tego półfinału i finału. Bezpiecznie wracaj do Gdańska. Pozdrowienia ślemy do ciebie z Polski. Więc okej, trzy z Polonia Bytom. Pamiętaj też, Wojtku, o jednej rzeczy, tak? My cały czas żyjemy w czasach pandemii, zagrożenia, gdzie tam media cały czas podają, że na jesień realna może być gdzieś tam druga fala koronawirusa. I wiemy dobrze z doświadczenia, że to jest kwestia dnia, dwóch, granice lotniska zamknięte i nie mamy zawodników zagranicznych i to się tyczy wszystkich tak naprawdę klubów w Lotto Superlidze, bo
Jeśli drużyna nie będzie miała swojego obcokrajowca na miejscu, to może mieć problem. Zgadzam się, w 100% z tobą się zgadzam, Łukasz. Uważam, że to jest problem też klubów Lotto Superligi, że jednak jeżeli już kontraktują obcokrajowca, no to ten obcokrajowiec nie jest na miejscu, tak? No i w przypadku takiej pandemii, jaka jest teraz, gdzie właśnie granice są zamknięte, no to ten nabytek, który ma zrobić najwięcej punktów, no niestety nie będzie przydatny, bo nie będzie mógł zagrać ze względu na to, że są obostrzenia, od których tak naprawdę no, od niego nie zależy, tak? Masz rację. Co, no, jeśli chodzi o Bytom, to tak jak mówiłem, będziemy się przyglądali, czy i kto wpadnie tam pod numer 3. Ciekawy transfer w Gdańsku. Szymon Malicki zastępuje Bartosza Sucha w AZS AWF IS Baltek Gdańsk. Ciekawy ruch z tego względu, że gdzieś tam były słuchy, że Szymon Malicki jest po słowie w Grudziądzu i ostatecznie nic z tego nie wyszło. Po kilku latach Szymon Malicki będzie grał w Gdańsku. No, ja wiem, że Szymonowi na pewno zależało na tym, żeby zostać w Grudziądzu. To jest osoba, która w tym Grudziądzu się wychowała i mieszka. No ale zmienił klub, dołącza do Patryka Hojnowskiego. Więcej szans ma dostać w Lotto Superlidze Tomek Tomaszuk i trwają rozmowy z Azerem, który świetnie występował w zeszłym sezonie w barwach Gdańska, czyli Yuki Nyangiem. I Tak, co ty na to? jeżeli chodzi o Szymona Malickiego, no to w zeszłym sezonie odnotował on 4 zwycięstwa i 14 porażek, czyli wystąpił w 18 pojedynkach, wygrał dwa deble. Ja uważam ogólnie i tak samo transfer Szymona Malickiego, przepraszam, Szymona Malickiego i Filipa Szymańskiego, jako takie transfery bardziej deblowe, bo uważam, że to są, obaj są bardzo dobrymi deblistami, co pokazały między innymi Mistrzostwa Polski ostatnie, gdzie Filip Szymański doszedł do finału, prawda? Tak, z Piotrem No, Chodorskim, a Szymon tak. Malicki z Arturem Grelą bodajże. Wcześniej też mieli medale Mistrzostw Polski. Tak. No, Szymon Malicki jest mistrzem Polski w deblu i co ciekawe, w 2010 roku nawet z Filipem Szymańskim sięgnęli po ten tytuł Mistrzów Polski w grze podwójnej. Ale wracając, jeżeli ten debel będzie nadal funkcjonował w Lotto Superlidze, to uważam, że transfer Malickiego, jak i Szymańskiego, to są transfery bardzo dobre dla tej gry podwójnej, czyli dla tej ostatniej gry. No, ciekawe spostrzeżenie. No, Szymek Malicki, doświadczony zawodnik, też nie zapominajmy, lewa ręka, więc z Tak, Patrykiem. lewa ręka właśnie funkcjonuje. Charakteryzuje się dobrym odbiorem, dobrym serwisem, niewygodnym dla rywali, też nietypowym, prawda? Bo jednak więcej zawodników jest praworęcznych aniżeli leworęcznych. No i tutaj mówię, Gdańsk będzie mógł mieć przewagę w grze podwójnej, bo jednak na pewno w pierwszej rundzie, a czy na przekroju tego całego sezonu, wydaje mi się, że najczęściej występowali w grze podwójnej, więc to dla nich może być bardzo dobry ruch. No, dokładnie tak. Z tym, że niekoniecznie Szymon będzie z Patrykiem Hojnowskim grał w deblu, bo jeśli nic się nie zmieni, no to Patryk będzie jedynką. Ale ciekawy ruch transferowy. Coś się dzieje na tym rynku transferowym. A wiadomo, że nic nie dodaje tak pikanterii właśnie jak polskie roszady w składach. No ale z Polski przenieśmy się do Rosji, bo to też jest warte podkreślenia. Wiaczesław Burow, czwarty sezon, będzie reprezentował Lotto Zolesz Gwiazdę Bydgoszcz. Fajna postawa. Wyszedł z inicjatywą, że sam może obniżyć swoją pensję, rozumie sytuację związaną z pandemią. Rozmawiałem ze Sławą Burowem. No, dla niego to jest naturalne. On rozumie sytuację. On gdzieś tak odniosłem wrażenie, jest takie gdzieś tam poczucie winy, że ten ostatni sezon w jego wykonaniu nie był najlepszy. On się przyznaje, że no, w tym sezonie będzie na pewno więcej trenował, ale też rzeczy sprzętowe miały dużą wagę, bo testował przez dużą ilość meczów, testował okładziny Victus. Mówił, że to nie do końca to, co by się spodziewał po tym sprzęcie,
I dlatego ta gra wyglądała tak, jak wyglądała. No też nie trzeba być jakimś mistrzem strategii i taktyki, żeby zauważyć, że Burow częściej grał na pozycji numer 3 niż 2 i z czegoś to wynikało. Moim zdaniem nie zmienia to faktu, że to solidny zawodnik, po którym możemy się spodziewać zwycięstw na poziomie 50-60%. I na pewno Bydgoszczanom pomoże gdzieś tam w walce o playoffy, o utrzymanie. Znaczy, moim zdaniem akurat bilans 60%, bo takowy prawie bilans miał Wiaczesław Burow, to nie jest najgorszy bilans. 13 zwycięstw, 9 porażek. Tak to wyglądało u niego w sezonie 2019-2020. To prawda, często wystawiany na pozycji numer 3, ale wydaje mi się, że to jest zawodnik, który pomimo tych problemów sprzętowych mógłby częściej właśnie grać na tej pozycji numer 2. Na pewno w przyszłym sezonie będzie to mocny punkt drużyny bydgoskiej, bo obok Asuki Maciego, no to był zawodnik najlepszy w Gwieździe, tak, w sezonie 19-20. I uważam, że to na pewno będzie mocny punkt. Zobaczymy, jak Mateusz Szufnal, Patryk Jędrzejewski i Artur Grala będą grać. Miejmy nadzieję, że każdy z nich też coś dołoży, bo to dla nich też jest szansa na rozwój. No i być może właśnie, tak jak mówisz, walkę o playoffy, bo na pewno sam Burow nie da rady. Tak, ale też myślę, że jeśli chodzi o Burowa, to gdzieś patrzymy na niego przez pryzmat tych wcześniejszych sezonów, gdzie no, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że w jednym z sezonów w pojedynkę zapewnił utrzymanie Bydgoszczanom i spisywał się naprawdę rewelacyjnie. No ale dla dobra widowiska, dla dobra rozgrywek, mam nadzieję, że wróci do swojej optymalnej dyspozycji. No, zawodnik ze świetnym backhandem, ze świetnym odbiorem serwisu. No i gdzieś Też taki zawodnik, bardzo niewygodnym serwisem. Obserwuję też backhandem, a to jest serwis taki, wydaje się prosty, ale tak jest. jednak sprawia dużo kłopotów. Tak, więc mamy nadzieję, że wróci do tej najwyższej dyspozycji. Co do Asuki Maciego, wiemy, że rozmowy trwają. Na ten moment, tak jak udało mi się dowiedzieć, jeszcze nic nie jest parafowane, ale rozmowy trwają i w tej dalszej czy bliższej perspektywie pewnie się dowiemy, jak ten skład Bydgoszczan będzie wyglądał. Chciałem też wspomnieć, jeszcze nawiązując do Szymka Malickiego, że mnie gdzieś tam niepokoi sytuacja w Grudziądzu, bo tam jest absolutnie cisza. Nie wiemy, kto zagra, kto przedłużył kontrakt, czy ktoś odszedł, czy kogoś pozyskamy. I jest Znaczy, to na gdzieś razie na tam mediach zastanawiające. społecznościowych nic nie było. Na mediach społecznościowych nic nie było, więc nie wiemy, czy Jasin Zandecki, czy Marco Gola zostają, czy odchodzą do innego klubu. Trudno powiedzieć, też weźmy pod uwagę to, że jest dopiero 14 czerwca, więc tak naprawdę do tych zmian klubowych jeszcze mamy miesiąc, prawda? Bo jednak zawsze te składy są publikowane gdzieś w okolicach 15 lipca, więc tak. Niektóre kluby widocznie po prostu jeszcze nie chcą aż tak informować o wszystkich swoich zmianach. W przeglądzie sportowym właśnie w artykule o Pawle Fertikowskim czytałem, że gdzieś tam zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zastanawia się nad tym, żeby zgłoszenia przedłużyć do 22 lipca. Taka jest propozycja, nic jeszcze pewnego, ale gdzieś no myślę, że niedługo dowiemy się, do kiedy kluby mogą zgłaszać i faktycznie ci ciekawi zawodnicy, którzy gdzieś tam zostaną na koniec, mogą faktycznie okazać się jakimiś tam bombami transferowymi. Zobaczymy, jak to będzie. Znaczy, Wiem. ja myślę, że ten najbliższe, może nie najbliższe, ale te 2 tygodnie przed właśnie końcem zgłoszeń, prawda, to będą te 2 tygodnie decydujące. Tam myślę, będzie najwięcej informacji, bo zazwyczaj tak było, że właśnie pod koniec gdzieś, czyli właśnie na początku lipca, na koniec czerwca właśnie te informacje na temat transferów były publikowane, więc może właśnie wtedy będziemy wiedzieli więcej. No zobaczymy. My czekamy na te ruchy transferowe. Też widziałem, że trener Piotr Szafranek ogląda. Jeżeli ma jakieś informacje, to będziemy dzwonić trenerze w przyszłym tygodniu i się dopytywać, czy coś słychać w Grudziądzu. Jeśli chodzi o transfery, Wojtek, to mamy chyba wszystko podsumowane, to co działo Tak, się w zeszłym tygodniu.
Niestety tego za wiele nie było w zeszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że będzie więcej w przyszłym, bo ja akurat na piątym secie bardzo lubię pisać o transferach. Okej. Mieliśmy też poruszyć centrum szkolenia PZTS, ale bardziej chodziło mi o poruszenie gdańskiego centrum pod kątem seniorów, bo uważam, że gdzieś tam warto zwrócić na to uwagę, bo będzie świetny pretekst i świetny powód, żeby no to centrum ruszyło, żeby stało się takim fajnym miejscem na europejskiej mapie tenisa stołowego. Będziemy mieli świetną grupę treningową, a tak jak rozmawia się z zawodnikami, to wcale gdzieś tam nie zaczyna się od trenerów, od miejsca, tylko właśnie od grupy treningowej. Więc przypomnijmy, będzie Daniel Górak, będzie Kuba Dyjas, będzie Patryk Zatówka, prawdopodobnie Patryk Chojnowski. Więc Bartosz Such pewnie będzie trenował w Gdańsku, więc ta ekipa będzie naprawdę mocna wśród kobiet, dziewczyn. Będzie Natalia Partyka, Katarzyna Grzybowska-Franc. Więc no naprawdę dawno, dawno takiej drużyny w Gdańsku nie było. I co ty o tym myślisz? Czy jest jakaś szansa na to, żeby ściągać jakąś, zaproponować zawodnikom starty, treningi właśnie w Gdańsku? Znaczy, tak naprawdę to się przekonamy od września, tak? Lub od października, wtedy, kiedy już sezon tak na dobre ruszy. Ale myślę, że jeżeli jest taka mocna grupa treningowa, to przede wszystkim to muszą młodsi wykorzystać, czyli na przykład Artur Grela, Jasiel Zalecki. Oni muszą szukać takiego treningu właśnie z tymi najlepszymi, po to, żeby rozwijać swoje umiejętności i później no, być na równym poziomie z tymi seniorami, lub być może nawet na jeszcze lepszym poziomie. Gdzieś tam myślę, że przy odrobinie dobrej woli i dzięki jakimś tam ustaleniom jest to jak najbardziej do załatwienia. Tym bardziej, że Gdańsk jest bardzo dobrze połączony z Europą. Jest świetne lotnisko, jest fajnym miejscem do mieszkania, jest morze, są fajne miejsca, gdzie można spędzić wolny czas. Samo centrum szkolenia PZTS to jest przecież świetne, duże miejsce do trenowania. Jest Raflex, są stoły, jest genialna, tak naprawdę genialnie wyposażona siłownia. Więc tak naprawdę można by było moim zdaniem spróbować i gdzieś tam spróbować też nie przespać tego momentu, bo taka sytuacja może się gdzieś tam nie powtórzyć w przyszłości. Myślę, że masz rację. Uważam, że na pewno dobrym ruchem było położenie tego Teraflexu, tak? Czyli tej nawierzchni, na której tenisiści stołowi grają na turniejach międzynarodowych, bo jednak inaczej się gra, kiedy jest ten Teraflex, a kiedy go nie ma, ze względu na przyczepność. No i jednak gdzieś to ma duże znaczenie, uważam. Jeśli chodzi o siłownię, to też ten kompleks jest całkiem fajny. Myślę, że na tej siłowni też można sporo poćwiczyć, bo sam kiedyś miałem okazję na niej poćwiczyć, więc zrobiłem też dobry trening. Także bardzo fajnie. Ogólnie Gdańsk mi się podoba jako miasto, więc tutaj złego słowa na niego nie powiem. A co do treningu, no to na pewno będzie trzeba mądrze go rozplanować. Na pewno tutaj trenerzy muszą stanąć na wysokości zadania i łączyć grupę tych seniorów z tymi młodymi, o czym też już wcześniej mówiłem. Trzymamy kciuki, żeby to się udało, bo no myślę, że to byłby fajny taki impuls też dla polskiego tenisa stołowego. Mieć takich zawodników w Gdańsku na miejscu. Kiedyś rozmawiałem, pamiętam, z Harmetem Desajem, który mówił, że on w Gdańsku bardzo chętnie by trenował. Warunkiem było tylko to, żeby była właśnie grupa treningowa, bo tutaj już nie chodzi o to, Znaczy, ja czy uważam ogólnie, że to jest gdzieś problem polskich klubów, że te grupy treningowe w tych klubach no nie są takie duże, prawda? No bo myślę, że standardowa grupa treningowa to jest 8 zawodników. Jednak, żeby była ta zmienność na te style inne, lewa ręka, prawa ręka, różne okładziny, bo to jednak temu zawodnikowi da taki warsztat, bo jednak no, nie wiemy, na kogo możemy trafić na turnieju, tak? Czy to międzynarodowym, czy nawet ogólnopolskim. I jednak no jest gama takich zawodników, którzy naprawdę są różni stylowo.
I myślę, że właśnie taka grupa treningowa w postaci 8 zawodników, gdzie jest leworęczny zawodnik, praworęczny obrońca, atakujący, ktoś z krótkim popem, no to jednak to jest minimum takie absolutne, żeby rozwijać się. Będziemy trzymali kciuki, będziemy obserwowali ten projekt, zobaczymy jak to się rozwinie. Pozdrawiamy Piotrka Chodorskiego, Marko Gole. Co ciekawe, Wojtku Weishihao nas też ogląda. Umiesz coś po chińsku, po chorwacku? Pozdrowienia jakieś? Kurczę, bo na myśl mi przychodzą tylko brzydkie słowa, co się Nie, nauczyłem to po lepiej nie, chińsku. bo przestanie nas oglądać. No, pozdrawiamy A, ni też. hao, ni hao, ni hao, to takie ładne już, ni hao, prawda? To Nihao też. Weishihao, okej. Tak, Pozdrawiamy cześć. też prezesa Lotto Superligi Zbigniewa Leszczyńskiego. No, a Piotr Chodorski, twoje akcje backhandowe pozwalają nam przetrwać ten czas bez gry. Miło to się ogląda, szczególnie tak jak wspominałeś, właśnie wymiany z Pawłem Skiruczkiem. Jest co oglądać, można sobie powspominać i czekać z niecierpliwością na nadchodzący sezon. Wojtku, czy ty jeszcze chciałbyś o czymś Tak, powiedzieć? bo widziałem na 5 secie, sobie spoglądam na transmisję i na komentarze. Jeden z użytkowników zapytał, czy Shang Kun trenował w Niemczech, czy przyleciał z Chin. Z tego co wiem, wszyscy zawodnicy, którzy rywalizowali w fazie play-off, to byli na miejscu. Ze względu na to, że chyba za bardzo nie mogli się też poruszać, więc Shang Kun myślę, że też był w Niemczech i jak widać, bardzo dobrze mu to wyszło, bo jednak grał na bardzo wysokim poziomie i dał 2 punkty. Tak. W meczu finałowym, w półfinałowym chyba też. Jeżeli tam Łukasz mówię źle, to proszę mnie popraw, bo tak teraz na szybko nie jestem aż do końca pewien, ale chyba tak. Szanku był wystawiany na 2 gry. Nie, ja A nie, mogę. wygrali 3-0, przepraszam, oni 3-0 Oni wygrali z z Werderem. Werderem wygrali 3-0. Tak, to już pół. Ale mogę potwierdzić to, co powiedziałeś, że ja pamiętam tą sytuację też, że Shang Kun przechodząc właśnie do Bundesligi, on wspomniał, jednym właśnie z warunków jego przejścia do Niemiec było to, że on będzie sobie tam trenował. Dlatego, tak jak mówisz, był na miejscu, więc to potwierdzam to, co mówiłeś. Pozdrawiamy też Kubę Masłowskiego. Zajrzyjcie na Subli Point. Fajne koszulki dla maniaków tenisa stołowego. Na pewno coś sobie wybierzecie. Zaglądajcie też na piątyset.pl. Tam felietony, ciekawe informacje, m.in. autorstwa właśnie Wojtka Chrząszcza. Czyta się to miło, przyjemnie, lekko, dlatego fajna lektura. A dlaczego cię to bawi? Nie, bo bardzo ładnie powiedziałeś, dlatego to się mówię, że lekko, przyjemnie, Tak, ale dziękuję, ważne, to bardzo mi miło, ważne. bardzo mi miło, bardzo dziękuję Ci, Łukasz, że tak doceniłeś mnie, Tak. jako dziennikarz z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Okej, 500.pl, zaglądajcie tam. Tak jak wspomniałem, fajne teksty. Zajrzyjcie też koniecznie w piątek o godzinie 21 na fanpage Lotto Superligi. Udało się zaprosić Pawła Fertikowskiego. I mimo tego, że mimo to, że jeszcze cierpi, bo odczuwa bóle tej kontuzji, tego zabiegu, to zgodził się uczestniczyć w live czacie, także godzina 21, piątek. No, myślę, że na pewno warto być na profilu Lotto Superligi, bo Pawłowi zwyczajnie to się należy za świetną karierę, za sukcesy, za jego postawę przy stole, na treningu i meczach. Także piątek, godzina 21, czat z Pawłem Fertikowskim, a my, Wojtku, widzimy się w Za niedzielę o tydzień. godzinie 20. Tak, mam nadzieję, że będzie dużo do pogadania, bardzo ciekawie. I przede wszystkim obiektywnie będziemy mówić o wszystkich wydarzeniach. Zapraszam wszystkich do zobaczenia za tydzień o 20. Tak jest. Pozdrawiamy jeszcze Karolinę Pęk, Tomasza Godlewskiego, pana Tadeusza Świętorzeckiego. Jeśli ja też będę Wojtku wspominał i proszę cię też o to na piątym secie, że jeśli macie jakieś tematy czy rzeczy, o których moglibyśmy porozmawiać, gdzieś je rozwinąć, to ślijcie te pytania jako prywatną wiadomość na nasze fanpage. Ja zaręczam i Wojtek z pewnością też, że odpowiemy i rozwiniemy temat. No,
Myślę, Jeszcze. że do mojej prywatnej osoby bardzo mi będzie miło, jeżeli ktoś napisze, o czym możemy porozmawiać. Także mówię, zapraszam na piąty set do mojej skromnej osoby. Proszę pisać śmiało, piszcie śmiało. Więc mówię, tak. Jeżeli chodzi właśnie o to, żeby pisać, to piszcie wszędzie. Na maila, na Facebooku czy na innych social media, tam na pewno też odpowiemy. My jesteśmy tutaj dla Was i będziemy to, o ile oczywiście chcecie, będziemy to robili dla Was. Także piątek, godzina 21, profil Loto Superligi na Facebooku, czat z Pawłem Fertikowskim, około godzinki. W tygodniu pojawi się post specjalnie na zadawanie pytań dla Pawła. Warto te pytania zadać wcześniej, to pozwoli nam na taką dynamiczną rozmowę. Nie chcemy też Pawła zbytnio w piątek obciążać. A w niedzielę godzina 20:00, krótka piłka numer 4, niezmiennie z Wojtkiem Chrząszczem z 500.pl i z Łukaszem Betańskim Lotto Superliga. Na dziś się żegnamy. Życzymy Wam dobrego wieczoru i dobrego przyszłego tygodnia. Dobrej nocy. Dobranoc, dziękuję bardzo.